spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich po raz kolejny zaprasza w podróż po regionie. W ramach 6. odsłony projektu dr Irena Eris Tasty Stories udajemy się do mieszkających tu artystów i rzemieślników, by poznać ich pasje i wsłuchać w ich historię. Jak zawsze opowieści te są inspiracją do organizowanego w październiku specjalnego, pełnego atrakcji weekendu ze smakiem. Kaborno pod Olsztynem odwiedziliśmy już podczas pierwszej edycji Tasty Stories, prezentując tradycyjną wędzarnię ryb Jarosława Parola. Tym razem przyciągnęły nas tu nie stawy i ryby, lecz sztuka. Przyjechaliśmy na spotkanie z Agatą Marcos. Co robi w tym urokliwym miejscu? Zamieszkałam w Kabornie we wrześniu 2022 roku. Był to bardzo świadomy wybór. Mieszkaliśmy wtedy z moim narzeczonym w Trójmieście i zdecydowaliśmy, że chcemy mieszkać na wsi. Kupiliśmy stary 95-letni dom. Jesteśmy na etapie remontu, budowy zewnętrznej pracowni, żebym mogła w pełni zająć się tym, czym zajmuję się zawodowo, czyli bycia rzeźbiarką i ceramikiem. Jedną z moich pasji jest rzeźbienie w kamieniu. Podjęłam się współpracy przy organizacji plenerów rzeźbiarskich na Wzgórzach Dylewskich w Glaznotach. W Glaznotach zostawiłam kilka swoich rzeźb. Jedną taką główną jest Baba Pruska, która stoi w centrum kręgu kamiennego. Jest ona zespoleniem dwóch bab, które zostały znalezione w okolicy. Stworzenie takiego miejsca na Wzgórzach Dylewskich jest dla mnie wyjątkową inicjatywą, bo może skupiać też ludność. Jest takim punktem na mapie wzgórz, który może inspirować też do kolejnych inicjatyw w innych miejscach. Jest miejscem magicznym, panuje tam cudowna energia. Za każdym razem, jak przyjeżdżamy tam na plener, bardzo nas to dostraja i spędzamy tam cudowny czas. Warto przekonać się o tym osobiście, odwiedzając Centrum Kultury Pamięci w Glaznotach, wsi położonej niespełna 4 km od hotelu na Wzgórzach Dylewskich. Rejon Warmii i Mazur, zachwycając krajobrazem, od zawsze przyciągał ludzi spragnionych przestrzeni, ciszy i lepszego życia. Dzisiaj są to często mieszkańcy dużych miast. Poznajmy jednego z nich. Macieja Leona Leonowicza, który kilkanaście lat temu zamieszkał w okolicach Lidzbarka Warmińskiego. Tutaj pojawiła się szansa, tutaj wychowywałem się jako dziecko i tu była moja mama, więc w naturalny sposób, szukając ucieczki z Krakowa, szukałem albo w górach, albo tu. Jestem wesołym skrobaczem kafla i zajmuję się z renowacją i konserwacją starych pieców kaflowych. Praca konserwatora albo kogoś, kto się zajmuje renowacją, to brud, smród i ubóstwo tak naprawdę, bo trzeba trafić w miejsce, gdzie są piece albo ich resztki. Później trzeba to wszystko jakoś usystematyzować, wygrzebać, poukładać, później poczyścić, pokleić, zrekonstruować wszystko to, czego nie ma, odtworzyć bardzo często na podstawie jednej istniejącej fotografii, a później trzeba z tego zrobić cacuszko, czyli gdzieś postawić i tak pielęgnować do końca, żeby cieszyło oko i pełniło swoją funkcję. To są kafle, które mają 100, 150, 200 lat i to dalej się nadaje do obróbki i dalej będzie stało. Jeżeli będzie tylko się o to dbało, to po kolejne 200 lat posłuży. Żeby wykonywać taką pracę, to tak naprawdę najbardziej istotna jest cierpliwość, pewne zdolności manualne i sporo wyobraźni, ale cierpliwość to jest ta rzecz, która jest najbardziej potrzebna. Kolejną bohaterką tegorocznej edycji dr Irena Eris Tasty Stories jest zajmująca się muzyką Ania Broda. Jestem cymbalistką, piosenkarką, kompozytorką. Gram na wielu instrumentach dawnych i współczesnych i mieszkam na Warmii i czerpię inspiracje do moich twórczych dokonań i realizacji właśnie z tego miejsca, inspirując się muzyką dawną, warmińską i tworząc neowarmińską muzykę tradycyjną. Wyrosłam w takim przekonaniu, że muzyka warmińska jest nieciekawa i że to po prostu będą jakieś niemieckie walczyki. Całe życie zajmowałam się muzyką tradycyjną i grałam świetnie mazurki, krakowiaki i riwaty z Wielkopolski, ale gdyby ktoś mnie w tamtym czasie zapytał, możesz mi coś zagrać stąd albo coś zaśpiewać stąd, to ja wtedy miałabym duży kłopot i pomyślałam sobie, że tak nie może być. Zaczęłam zadawać sobie pytanie, skąd jestem i czy znam tą muzykę z miejsca, gdzie mieszkam. Moja praca polega na tym, że
odtwarzam, rekonstruuję, inspiruję się i interpretuję na nowo muzykę warmińską z całą pieczołowitością i z szacunkiem dla tego miejsca i z takim spojrzeniem jak na piękne jezioro pełne tajemniczych dźwięków. O naszych tegorocznych bohaterach dowiecie się Państwo więcej dzięki wywiadom nagranym do serii podcastów Hoteli Spa dr Irena Eris. Natomiast o tym, jak ich pasje oraz szacunek do dziedzictwa regionu zainspiruje szefów kuchni, przekonamy się w październiku, podczas weekendu podsumowującego tegoroczną edycję dr Irena Eris Tasty Stories. Już teraz spotkali się na Wzgórzach Delewskich, by podczas wspólnego śniadania poznać najlepsze lokalne produkty i zaplanować menu. Agnieszka Wilbrand, na co dzień zarządzająca restauracją Oranżeria w hotelu Spa dr Irena Eris Wzgórza Delewskie oraz Sławomir Kwaśniewski, szef kuchni restauracji Romantyczna, zaprosili do współpracy dwóch profesjonalistów. Dawid Łagowski z Poznania, którego kulinarny talent dojrzewał w restauracji jednej z najlepszych winnic w Polsce, najlepiej czuje się gotując dania kuchni polskiej. Bardzo ceni dziczyznę, wędzone ryby i wysokiej jakości oleje. Mirosław Rynduch prywatnie i zawodowo związany jest z Warmią, świetnie więc rozumie tutejszą kuchnię. Najchętniej przygotowuje dania z dziczyzny, wołowiny i mięsa strusia. W jego menu nie brakuje też potraw z ryb z mazurskich jezior. Z ogromną przyjemnością spotkamy się z Państwem jesienią i ugościmy podczas autorskiej kolacji. Serdecznie zapraszamy.